jako kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy i to będzie kolejny haul jesienny z rzeczami z second handów. Właściwie tym razem tylko z second handów, z nowych kolekcji second handowych i oczywiście będą to rzeczy w trendach modnych, które będą na ten sezon, a także takie rzeczy trochę bardziej z retro smaczkiem. Zapraszam serdecznie. No i kochani, dzisiaj jest piękna pogoda, więc jeszcze krótki powrót, może nawet tylko jednorazowy powrót tutaj na mój taras, bo jest przepięknie, słonecznie i co prawda znowu będą jakieś migotania pewnie, ale postaram się Wam to wszystko zaprezentować jak najlepiej i oczywiście proszę o polubienia na filmiku oraz proszę Was, zasubskrybujcie kanał, bo od tego zależy też rozwój tego kanału. W Waszych rękach jest w zasadzie, czy ten kanał się będzie rozwijał, czy będzie szedł dalej, czy w pewnym momencie po prostu wygaśnie. No, ale tymczasem mój entuzjazm nie gaśnie. No i oczywiście, jak już Wam mówiłam, zajmuję się też moim vintage, tak jakby trochę rozwojem tej sprzedaży, zajmuję się tym, żeby to trochę poszło w takim bardziej ekskluzywnym kierunku. Wstawiam tam cały czas na Vinted rzeczy takie ekskluzywne, wełnę, lny, jedwab i rzeczy projektanckie. Możecie sobie tam zajrzeć. Na końcu filmiku pokażę Wam przykładowe trzy rzeczy, które wstawię właśnie teraz na Vinted. Będą po tym odcinku będą wstawione. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, to Was serdecznie zapraszam. A na razie przechodzę do moich nowych zdobyczy. No i oczywiście pokażę je Wam w stylówkach, także zaczynajmy już. Zacznę od tego, co mam na sobie, to jest taka tradycja już. Marynarkę kupiłam, przesuperową marynarkę. Jest to taki granat troszeczkę melanżowy z wełny. Ma fajną podszewkę w takim ciemno-niebieskim kolorze. No i jak widzicie, to jest taki oversize. Trochę większy rozmiar, tak chyba około 42, ale mimo to ona jest i tak taka właśnie w kroju oversize'owym już i ma taki delikatny turkusowy prążek na sobie, co mi się mega podoba. To jest taki detal, który od razu przyciągnął mnie do tej marynarki. No i oprócz tego jest świetny skład, już Wam mówię. Jest to 97% wełny oraz 3% lajkry. Co ciekawe, acetat to jest podszewka. Podszewka jest taka trochę odbarwiona, ale tym się w ogóle nie przejmuję. I jest to Next. Jest to firma Next. Marynarka jest już taka troszkę vintage'owa, ale jest naprawdę świetna i wiecie co, ponieważ to jest tak duży procent wełny, to z tyłu niestety tutaj gdzieś w okolicy jest dziurka prawdopodobnie od mola, taka wygryziona mała, ale stwierdziłam, że uratuję tą marynarkę, bo jest przepiękna, ma piękny kolor, ma fajny krój, no i w ogóle będzie mega praktyczna na jesień, na zimę, jak widzicie tutaj do tej stylówki takiej troszkę rockowej. Taka trochę imprezowo-weekendowa moja stylowa. Oczywiście będą w jesieni również rajstopy, no tutaj nie założyłam, ponieważ jest dzisiaj jakoś tak upalnie, dość gorąco. Kochani, tymczasem przechodzę do stylówek z tą marynarą. Aha, no i co chciałam powiedzieć, że w związku z tą dziurką zrobię przeróbkę tej marynarki. Być może już nie będę robić specjalnie oddzielnego programu o przeróbkach, bo tego musiałoby się sporo nazbierać, ale po prostu w którymś holu lub w którymś vlogu pokażę Wam tą marynarkę w stylówce przerobioną. Prawdopodobnie będą to jakieś ciekawe aplikacje na plecach i raczej tylko na plecach, bo wiecie co, ostatnio stwierdziłam, że podobają mi się takie rzeczy, które są z jednej strony takie nieoczywiste, a nie całe tak obklejone jakby. Nie, że na przykład mają wszędzie te same elementy, tylko właśnie takie trochę nieregularnie. Albo plecy, albo jedna strona, albo jedna poła. To mi się mega spodobało. Także mam nadzieję, że się Wam spodoba przeróbka. Ja już nad tym myślę. Tymczasem, zobaczcie, tutaj mam takie spodnie Neo Noir takiej firmy. Takie fajne, trochę proste nogawki, już trochę rozszerzające się teraz są takie na topie. W przepięknym takim niebiesko-gołąbkowym kolorze. Bardzo mi się ten kolor podoba. No i pasuje do tej marynarki, do tej podszewki tutaj, która jest wywinięta i do tych pasków. No i wiecie, dlaczego wywijam tą podszewkę? No oczywiście dlatego, że oversize'owe rzeczy wyglądają fajnie, jak się właśnie je wywija. Nie jak są takie w pełnej długości tych rękawów, tylko jakoś lepiej te proporcje wyglądają. Tutaj jak więcej rąk trochę widać, jak... No i jak te rzeczy są też, najczęściej jak te rzeczy też są rozpięte, bo jakoś to tak przywraca trochę tych proporcji, jak widzimy gdzieś tu kawałek dekoltu, trochę nogi, albo właśnie krój tych rzeczy spodnich jest taki bardziej wąski, czy to dżinsy, czy właśnie jakieś takie dzwony jak tutaj,
no i trochę więcej tego ciała nam tu widać. Tak mi się wydaje, że to trochę jakby odwraca uwagę od przytłoczenia, znaczy nie przytłacza nas, po prostu ten oversize nas tak nie przytłacza. No, no i jestem bardzo zadowolona z tej marynarki, zapłaciłam za nią powyżej 20 zł, troszkę przeceniona ze względu na tą dziurkę, która jest dosyć, no taka, no nie da się jej nosić w każdym razie bez przyszycia tam czegoś albo bez jej zacerowania. Kochani, druga stylizacja jest właśnie z tą spódnicą, nie taka hardkorowa jak mam na sobie, to jest jakby już trzecia wersja. Tamta jest z takimi butami od Petera Kaisera, takimi lakierkami w niebieskim kolorze. I z torebką od Aignera. Ten zestaw, torebka, buty, który już kiedyś Wam w holu pokazywałam. No, także fajnie, fajnie dopasuje. Ta spódnica jest trochę za krótka do pracy, to fakt. Ale może na takie jakieś wyjście do kawiarni, trochę bardziej takie eleganckie, takie buciki lakierkowe by fajnie wyglądały. No i są, nawiązują tym błękitem do elementów marynarki. No i też tutaj granat, jasny kolor jest w tej spódnicy. Także jestem ciekawa, która ta stylówka Wam się bardziej podoba. Czy ta, co mam na sobie, czy ta bardziej elegancka, czy ta ze spodniami? Mówcie koniecznie, piszcie. Aha, no i w jednej stylówce mam tutaj też torebkę, w tej pierwszej bodajże, która jest taka portmonetkowa jakby. I tą torebkę kupiłam na wyprzedaży. Super, bo kosztowała chyba, 3 zł. 20 zł jest tutaj cena, a to było z wyprzedaży, więc zapłaciłam za nią tylko 3 zł i jest prześliczna, bo to jest skórka, to nie jest sztuczna torebka, tylko taka w stylu vintage, taka właśnie clutch bag z mięciutkiej skórki, w środku ma taki czarny aksamit, co jest też bardzo fajne i takie przyjemne, milutkie. Jest naprawdę fajna, bardzo mi się podoba i no i będę ją na pewno nosić właśnie do takich rzeczy, które będą wymagały bardziej eleganckiego i takiego retro stylu, ale do tej marynarki ona mi się bardzo podoba i ja mam dużo granatowych rzeczy, lubię granat, także no, śliczna. Pokażę Wam tu przebitki zdjęciowe, żebyście mogli przyjrzeć się detalom tej torebeczki. Jest w idealnym stanie, także super. Jeśli byście widzieli troszkę takie zamglenie na ekranie, to nie jest kwestia jakości, tylko sąsiad tutaj palił wcześniej liście i jest taka lekka mgła się tutaj unosi, taka prawie niewidoczna, ale nie jest takie przejrzyste powietrze tutaj, także to jest efekt właśnie tego wcześniejszego tutaj dymienia. Moi drodzy, idę dalej i pokażę Wam teraz spódnicę, którą kupiłam przyjaciółce. I teraz bardzo modne są te dzianiny, a zwłaszcza takie właśnie ściągaczowe komplety. Widziałam w wielu sieciówkach, bo byłam kiedyś na przejściu przez sieciówki, nie kupowałam nic, ale byłam właśnie zobaczyć, co w trawie piszczy, porobić zdjęcia, bo niedługo będzie program porównawczy sieciówka, nowe kolekcje, a to samo z lumpeksu, odtworzone rzeczy z lumpeksu. No i widziałam właśnie dużo tych kompletów, czy to leginsów takich trochę dzwonowatych, czy właśnie spódnic, sweterków, bluzek z takiego ściągacza, z takiej dzianiny. No i teraz, jak wiecie właśnie, jak już mówiłam w moim programie, te dzianiny są bardzo, bardzo modne. No i kupiłam przyjaciółce taką świetną spódnicę. Nie wiem, czy dobrze zobaczycie kolor. Ona jest taka pistacjowo-zielona, taka trochę jakby miętowa. Coś takiego. Bardziej to ja bym powiedziała, że to jest taka pistacja. To nie jest szary, tak jak to się może wydawać. Taki zielonkawo-pistacjowy, delikatny kolor. Bardzo miła w dotyku i ona ma połowę składu naturalnego, także całkiem nie jest to zły skład. Tu jest dużo wiskozy, już Wam mówię. Wiskoza, 50% wiskozy dokładnie. No i oprócz tego są sztuczne włókna, czyli połowa. Połowa jest naturalna, połowa jest, powiedzmy, z włókien pochodzących z natury, częściowo. No i jest bardzo miła w dotyku i miejmy nadzieję, że ta wiskoza sprawi, że ona się będzie świetnie użytkować właśnie i będzie praktyczna, nie będzie się aż tak kulkować, łechmacić i będzie fajnie wyglądać. Jest przede wszystkim bardzo miła w dotyku, naprawdę. No i świetna jest i ma tutaj taki roz na boku, na nodze, takie rozprucie. Nie pokażę Wam, bo jest na mnie trochę za duża ta spódnica. Jeszcze muszę w niej gumkę ścieśnić, bo na koleżankę też będzie za duża. Świetna. Firma Beyond. Bardzo, bardzo dobra zdobycz i wiem, że ona takiego czegoś właśnie szukała, więc jestem zadowolona z tego zakupu i kosztowała ta spódniczka też w granicach 20 zł, bo to był nowy towar w Bidze Bieliczce. Kochani, idziemy dalej. Teraz już będą stylówki.
pokażę Wam teraz taki golfik, zobaczcie. Kupiłam przepiękny też na nowym towarze golfik i też coś w granicach 20 zł on kosztował. Takie golfiki są na wagę złota, bo to jest kaszmir. Czekajcie, tak jak teraz patrzę, to nie jestem pewna, czy 100% kaszmir, ale na pewno 100% naturalny jest. Już Wam mówię. Inaczej, 50% wełna, 50% kaszmir, także przesadziłam, ale jest dużo kaszmiru, bo jak naprawdę, jak na sieciówkę, bo to jest sweter, słuchajcie, z H&M-u XSK, więc jak na sieciówkę, to jest bardzo, bardzo dobry skład, no i oczywiście też w sieciówkach tego typu rzeczy z takimi składami są drogie, także jestem bardzo zadowolona, to jest nowiuteńki golfik, bardzo cieniusieńki, bardzo, bardzo miły i to jest piękny kolor, taka oberżyna, fiolet, bordo, jak to nazwać, ciemnoczerwone wino, wytrawne, no i jest super, jest naprawdę piękny, jest nowiutki, nie wiem, zobaczymy, czy się uda Wam to pokazać, w przepięknym stanie, tak jakby była oderwana metka i po prostu ktoś oddał. Świetny sweter, taki bardzo obcisły, ale to jest świetny właśnie pod spód. I zobaczcie, tutaj stylówka z tym swetrem, pokażę się Wam w takiej spódniczce, którą też zobaczycie za chwilę, wełnianej. No i do tego właśnie ten sweterek można na wierzch jeszcze, oprócz tego, że sam sweter, który też bardzo fajnie wygląda, można to dać na rzutkę, można sobie na to dać fajną kamizelkę na przykład, tak jak ja tutaj właśnie na wierzch założyłam. Kamizelka jest w kolorze spódnicy, taka troszeczkę retro właśnie założyłam sobie dla podkreślenia koloru spódnicy tą kamizelkę, no i też żeby trochę odciemnić tą stylizację. No i do tego jakieś butki takie damskie, powiedzmy w zimie kozaczki fajne. Ja mam nawet w takim kolorze takie na takim podwyższeniu botki, także też będą super. Do tego bordowe rajstopki i będzie ekstra. No i ewentualnie wersja taka zupełnie ciepła na taką mega zimę, bo tu jest fajnie ocieplone tym kaszmirem szyjka. Do tego kardigan i już cała stylowa w fiolecie. No ale prócz tego, że mogę to nosić do spódnicy, to oczywiście taki golfik będzie świetnie wyglądał do jeansów, do normalnych spodni, do wszystkiego w zasadzie. Tak naprawdę to taki golf można ubrać jako spód do wszystkiego i no i to jest mega praktyczne. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo za taką cenę, tak świetny skład, no to jest super zdobycz, naprawdę, bardzo praktyczna. Kochani, i teraz pokażę Wam następną rzecz. To jest spódnica firmy WE, więc to jest naprawdę bardzo dobra marka. Polecam Wam tą markę, jeśli kiedyś będziecie mieli okazję znaleźć takie rzeczy. Wysokojakościowa marka. Ja się zapoznałam z tą marką, żyjąc w Holandii kiedyś przez rok. Naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości ubrania. No i już Wam pokazuję tutaj metkę. Skład tej spódnicy jest świetny, naprawdę. Jest tak, 64% wełny i reszta, 10% jedwabiu i pozostałe tam to są poliamid, poliester. Także świetnie i acetatowa podszewka. Naprawdę mega rzecz i oczywiście tu jest napisane, żeby nie prać w wodzie, ale ją wyprałam bardzo delikatnie w rękach, wyprasowałam, nic się zupełnie z tym nie stało. Ma bardzo ciekawy krój, taka linia A. I tu jest obszyta w ogóle taką aksamitną wstążką. To jest taka klasyczna trochę retro spódniczka, ale ma ciekawe cięcia, takie na ukos jakby tutaj. Świetnie uszyte, naprawdę, bo to cięcie, zobaczcie tutaj jakby na pupie z tyłu, jest takie właśnie ukośne. A tutaj ta zaszewka jest tak to bardzo dobrze krawiecko uszyte. Ta zaszewka, która jest po drugiej stronie, też idzie tak ukośnie. Naprawdę to jest przemyślane. To nie jest jakieś byle jakie szycie, tylko to jest bardzo fajnie uszyta spódnica. Z przepięknego takiego jakby cienkiego tweedu. Takiego cieniutkiego, naprawdę. Mogłaby być właśnie w stylówkach na Chanel, gdybym wcześniej ją znalazła, ale nie jest. Jest teraz. No i do tego Wam pokażę kilka wersji. Tutaj z moją jedwabną bluzką w identycznym kolorze, taką włoską związaniem pod szyją, kokardą. I na to sobie włożyłam bawełniany żakiecik, taki swetrożakiet, w piękny wzorek i taką chustkę na głowę, taki szalik bardziej jedwabny. Także to jest też taka trochę retro, trochę taka, no taka troszkę taka... w starym stylu stylowa, powiedziałabym. Mogłaby być na lata 70, nawet na lata 60, powiedziałabym.
No, gdyby założyła tutaj takie mocne buty, to już by się zrobiła bardziej nowoczesna. Oczywiście wszystko zależy od wystylizowania. Taką spódnicę jakbyśmy zestawili właśnie na przykład z golfem, tak jak wcześniej, i z takimi butami jak mam teraz, z fioletowymi rajstopami, to by była dość nowoczesna. Nie wyglądałaby wcale tak staromodnie i damulkowato jak tutaj na przykład ta stylówka. Ale też, po prostu różne style próbuję, żeby te ubrania się mogły sprawdzać na różne sytuacje. No i następna już jest bardziej w moim stylu, bo tu włożyłam sobie mój jedwabno-bawełniany ten kardiganik, albo na wierzch, tak jak za pierwszą wersją Wam pokazuję, albo do środka właśnie. I ten kardiganik kocham, uwielbiam, on jest przesuperowy, mega się go nosi. No i właśnie tutaj do takich na przykład eleganckich, na obcasie, botków albo bucików takich delikatnych będzie świetnie to wyglądać i bardzo mi się to podoba. No i tak jak już wcześniej widzieliście, tą spódnicę też z golfem można nosić, więc super, super. I właśnie w stylu Chanel z różnymi bluzkami fajnymi. Także, i ta spódniczka była naprawdę tania, ale naprawdę skład jest rewelacyjny, wełna z jedwabiem i dodatek sztuczny, także warto było. Kochani, następna rzecz to płaszcz. No i tutaj jest tak jakby perła mojego hola tym razem. Hugo Boss, kochani. O, żeby nie być gołosłowną, Hugo Boss, zrobię Wam zdjęcia przebitki tych metek. Prześwietna podszewka. No i niestety ten płaszcz nie jest cały wełniany, mimo że Hugo Boss, ale ma dobry skład, dosyć dobry skład. Tam część jest naturalna, część jest sztuczna i on jest z takiego właśnie też jakby tweedu czarno-białego w taką jodełkę. Bardzo fajny i ten płaszcz wystąpi na 100% w stylizacjach na kolekcję zimową Diora. Także czekajcie na to, ale to dopiero za jakiś czas, bo najpierw w kolejce dwóch innych projektantów. Już te filmiki powstają, także najbliższe programy będą z nimi. No i wracając do tego płaszcza, to naprawdę jest bardzo fajny i chciałam taką płaszczokurtkę, bo kiedyś miałam takiej długości płaszczokurtkę właśnie, czy kurtko płaszcz. No i jakoś tam się to zniszczyło i chyba dlatego się tego pozbyłam, już nawet nie pamiętam i właśnie sobie dokupiłam teraz takiej średniej długości. To nie jest ani taka krótka kurtka, ani właśnie długie, tylko takie coś wygodnego, cieplusieńkiego, fajnego, takiego miłego. Zobaczcie, i ma bardzo fajne, takie jakby mosiężne, duże zatrzaski, jest więc bardzo wygodnie zapinany. I do tego stylówka jest z leggingsami takimi grubymi w pepitkę, albo bardziej też właśnie w taką... w taki po prostu biało-czarny wzorek z lampasami po bokach. Ja bardzo lubię te leggingsy w zimie nosić, bo są cieplutkie i wygodne. No i do tego mam szarą bluzkę, też jedwabno wełnianą tym razem, więc też fajny, ciepły, taki na późną jesień albo na lżejszą zimę strój i mocne buty właśnie, te buty moje takie Tamaris na dużej podeszwie, takie hardkorowe bardziej. Także taka stylówka zapowiedź, ale więcej stylówek z tym płaszczem zobaczycie, bo on się bardzo spodobał i mimo, że kosztował, kochani, chyba niecałe 60 zł za niego dałam, tak. Tutaj jest cena 68, ale on coś tam trochę był przeceniony, więc niecałe. No więc stwierdziłam, że za fajny, modny płaszcz, bardzo uniwersalny, bardzo milutki w dotyku, no i za Hugo Bossa, no to warto dać takie pieniądze. Także taka moja inwestycja mała na nowy sezon jest bardzo milutkie, to jest takie przyjemne, słuchajcie. Jestem zadowolona. Ciekawa jestem, czy Wam się podoba. Coś takiego. Taki oversizing trochę. No i teraz, kochani, kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to już widzieliście, bo to jest mój zakup sprzed kilku tygodni. Nawet, nie wiem, czy nie z miesiąca, czy dwa temu, suknia Talbot Ranhoff. Widzieliście ją, ona była niestety do przeróbki i ona jest z jedwabiu. No i teraz możecie zobaczyć, bo ona tutaj nie była przeze mnie przerobiona, tylko przez krawcową, ponieważ to jest bardzo, bardzo misterna przeróbka. Tutaj nie można było zniszczyć tego pięknego drapowanego tyłu. I są fiszbiny wszyte na ukos pod spodem, w ogóle tu są też drapowania, także tyłu nie można było ruszać, natomiast przerobiony został tutaj biustonosz i suknia została tak jakby tutaj dopasowana, bo ona miała bardzo dziwne rzeczy się tu działy z stanikiem, z biustem i były jakieś takie dziwne poduszki powszywane, które no nie wiem, możliwe, że to było szyte, no ponieważ to jest taka firma bardzo, bardzo ekskluzywna, być może na zamówienie, na wymiar na kogoś. No i wtedy to wyglądało ok. No na mnie to wyglądało groteskowo, jakieś takie odstawały mi tutaj stojące i zmięte rzeczy na biuście.
No i teraz zobaczcie, tak wygląda, przymierzam sobie ją z dwoma torebkami, z takimi turkusowymi bucikami z otwartym palcem, z kokardkami. Chciałam nawiązać i trochę ożywić tutaj, żeby nawiązać do tych pięknych, ozdobnych guzików, które są na tej sukni. No i zobaczcie, ona ma przepiękny tył. I do jednej wersji mam torebkę, moją tą Muffy Williamson dla H&M. Przepiękną tą taką w tych turkusach i błękitach niebieskich z pawim piórem ze skóry. No i do drugiej wersji wzięłam sobie torebkę tą Aignera w kolorze sukienki, odpięłam od niej ten pasek taki na ramię i jest teraz do ręki właśnie taka, już można użyć bardziej wieczorowo. Tak, no i tak to wyszło, kochani, chciałam Wam pokazać, bo Wam obiecałam, że jak przerobię tą suknię, to ją zobaczycie w całej okazałości. No i oczywiście to jest suknia wieczorowa, więc wypadałoby wieczorowy makijaż i fryzurę, no ale wybaczcie, specjalnie do tej sukni jednej nie będę tego robić, bo no po prostu nie mam aż tyle czasu, żeby 2 godziny spędzać na przygotowaniu do jednego zdjęcia, przynajmniej dziś. Kochani, jak chodzi o mój haul, to jak widzicie, niewiele rzeczy, ale ja kupuję teraz mało rzeczy, a jakościowych. I oczywiście też sporo rzeczy wędruje już w tym sezonie do Vinted. I teraz pokażę Wam właśnie co, między innymi, co znajduje się na moim Vinted, co będziecie mogli sobie ewentualnie kupić, bo to są też jakościowe rzeczy. No ale widzicie, kupuję nowe i czasem te rzeczy, które już trochę co się nimi nacieszyłam, albo coś tam jednak było w nich nie tak jak dla mnie, czy coś było na mnie lekko za duże, czy tak średnio pasuje do mojej garderoby, no to właśnie je udostępniam teraz na Vinted. I tak, kochani, pierwsza rzecz, którą będę wystawiać właśnie teraz w najbliższych dniach, może nawet dziś, to suknia, spódnica. Długa spódnica, bardzo, bardzo gruba z wełny, rozmiar 40. Ona jest troszkę przeze mnie zwężana, więc to jest bardziej 38, moi drodzy. Ona jest na mnie trochę nadal za duża, no i ciężko jest ją dopasować, bo jest bardzo, bardzo taka cieplusieńka, to jest taki cieplutki flausz, zobaczcie. Mega fajna. No i oczywiście, że na Vinted podam wymiary, ale tak jak mówię, to jest bardziej 38 albo 36 na osobę, która ma raczej szersze biodra. I naprawdę piękna, już Wam pokazuję tutaj wszystkie detale. Kochani, spódnica ta nie ma metki, ponieważ metka przy przerabianiu została jakby wycięta. Natomiast jest to, wcześniej miała metkę i to jest 100% wełna. Taka naprawdę szlachetna wełna z merynosów. Gwarantuję Wam, że to jest wełna, zresztą to się da wyczuć w dotyku, ale wcześniej była ta metka, więc jakby tu jest moja gwarancja, że to jest wełna. Ma taki kryty zamek i co jest świetne w tej spódnicy, to po pierwsze bardzo modne teraz te frędzle na dole, po drugie aż do kolan praktycznie jest suwak z tyłu. Co jest naprawdę fajne, bo zobaczcie, możecie sobie dla wygody ją, może nie aż tak, bo tu prawie kupa nam wyjdzie, ale możemy sobie ją dowolnie rozpiąć z tyłu, żeby nam się wygodnie w niej chodziło. I to jest naprawdę świetne i to bardzo fajnie też wygląda, jak się chodzi. Bo ja 2 razy byłam w tej spódnicy, jednak niestety, wiecie co, trochę jednak jest nadal na mnie za duża, no i to mi sprawia, że nie czuję się tak komfortowo, no i ja jeżdżę bardzo dużo autem, co sprawia, że w ogóle długie spódnice są dla mnie mało praktyczne, no i stwierdziłam, że jak mam ją nosić raz na rok, no to lepiej po prostu, żeby ktoś ją miał. Także polecam Wam serdecznie, 100% wełna, bardzo modna, przepiękny kolor. Może uda mi się wrzucić jakieś przebitki z tej spódnicy, jak ją mierzyłam, jak Wam pokazywałam po raz pierwszy. Kolejna rzecz, jaką wystawiam, właśnie którą w zeszłym sezonie mogliście zobaczyć w stylówkach, to jest spódnica z wiskozy, wełny i 17% poliamidu. 43% wiskozy, 40% wełny. Tak, i to jest rozmiar 38 i rzeczywiście to jest 38. Może być dobre na 36, jeśli właśnie ktoś ma takie trochę szersze biodra. Na mnie znowu ta spódnica jest trochę za szeroka. Nie za dużo, ale bo ja mam bardzo wąską talię. I wiecie co, ona ma co prawda tutaj takie regulacje. Możemy sobie przeszyć te guziczki i regulować ją. Ja ją trochę zwęziłam, można te guziczki przeszyć nieco dalej i wtedy będzie luźniejsza w talii, jak ktoś nie ma takiego dużego wcięcia. Wtedy to jest takie idealne 38. Ja ją tutaj trochę dopasowałam, ale mimo wszystko jest na mnie w pasie trochę za szeroka i ja się w tym nie czuję komfortowo. Ja lubię mieć rzeczy naprawdę tak idealnie dopasowane do mojej figury, a szkoda mi jej rozpruwać, bo tu jest takie piękne szycie, bardzo ładnie jest uszyta. Bardzo elegancko jest uszyta i wolę ją po prostu wystawić, żebyście sobie ją mogli kupić, bo jest piękna, jest w bardzo modnym wzorze, także myślę, że będzie
że będzie idealna dla kogoś i się ktoś będzie nią mega cieszył, bo jest naprawdę śliczna. No i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz to kurtka skórzana Joey. Nie wiem jak to się czyta, bo nie wiem jakiej jest narodowości nazwa tej kurtki, ale jest superowa. Ostatnio widzieliście ją w jednym z programów, ale po prostu mam za dużo kurtek skórzanych, szczerze wam powiem. Ma bardzo długie rękawy, co jest teraz modne, ale naprawdę to jest na wysoką dosyć osobę, krótka kurtka, ale na wysoką osobę o długich rękach. Rozmiar 36-38, ale ona jest wąska na bardzo szczupłą osobę, więc kochani, jak macie 34-36, jesteście wysokie, macie długie ręce, to ta kurtka będzie idealna, bo to jest właśnie tego typu kurtka i ona jest taka pięknie dopasowana do figury przez tutaj te ściąga, jakby ściągaczowo uszyta skóra, ale to jest przemięciusieńka skóra, zobaczcie. Bardzo, bardzo fajna, miękka i ona jest taka z taką pikowaną podszewką w środku. Naprawdę jest prześliczna ta kurtka. Jest mi bardzo żal jej oddawać, ale no trochę te rękawy są dla mnie za duże i ja nie przepadam za tym efektem. No jak ktoś będzie miał minimalnie dłuższe ręce ode mnie, albo jest wyższy po prostu, to będzie idealne właśnie. I to będzie świetnie wyglądało, bo ona jest taka bardzo ładnie skrojona, ma bardzo ładną skórę, przepiękny kolor skóry też, naprawdę. Bardzo wam polecam tą kurtkę i z żalem się z nią rozstaję, no ale mam dużo rzeczy i no i po prostu chcę mieć takie już rzeczy, które są, wiecie, na mnie takie idealne i rozmiarowo, i długościowo, i wszystko. Także z wielkim żalem, ale z drugiej strony cieszę się, bo może komuś ta kurtka sprawi wielką radość i naprawdę warto, bo jest, no to jest naprawdę taka skóra, że to się bardzo rzadko trafia na taką jakość skóry i jest w idealnym stanie. Oczywiście tego nie muszę mówić, bo ja sprzedaję rzeczy w idealnym stanie. Moi drodzy, tymczasem serdecznie się już teraz z wami żegnam. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, za wsparcie, które mi udzielacie. I kochani, zapraszam was na stylizację z rajstopami i stylizację na wielkich projektantów w najbliższym programie. Nie wiem, które, bo obydwa te programy są w przygotowaniu, ale po prostu, które uda mi się szybciej złożyć, szybciej skończyć, sfinalizować, to te pierwsze po prostu wstawię. Także jeszcze dokładnie nie wiem, który z tych filmów to będzie. Ale już teraz was zapraszam i zachęcam do zasubskrybowania i do wejścia ponownie na mój kanał. Kochani, buziaki, serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia.